Panie Adrianie, mamy tu duży dom. To będzie z 270 metrów ogrzewanych. Jakie tu pompa dać? A jaka mamy największa pompa na składzie? A największa pompa to mamy 16. Może być mało. Myślę, dajmy dwie. Dobrze, to polećmy w tandemu. Lecimy bez przygotowania. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Łaciaty, jak widzicie za mną. Firma Chigo też tutaj macza palce. Kochani, jeżeli dla Was wymiana pompy ciepła T-Cup wysokotemperaturowy 12 kW na pompę ciepła 7 kW to jest dużo, to w tym momencie możecie wyłączyć Wasze kochane odbiorniki. Dlaczego? A dlategoż, że znajdujemy się w domu takim, w którym mamy dwie pompy ciepła o mocy 16 kW każda. Te pompy ciepła chodzą w tandemie. Do tego mamy dołożone, chwilę zobrazuję to Wam lepiej, mamy dołożony 500-litrowy bufor, ale bufor niezwykły, tylko kombinowany, w którym na górze jeszcze mamy, możemy wpuścić sobie ciepłą wodę użytkową, czyli zbiornik w zbiorniku. Dodatkowo mamy do tego dołożone zapasowe źródło ciepła, kocioł na olej opałowy, dość dużo pompek, dość dużo rur, nawet dwie pompki gdzieś tam od cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo mamy tutaj solary, zbiornik na ciepłą wodę użytkową. I można by się było zastanowić, do jakiego domu to zostało włożone wszystko. I kilka słów od prowadzącego. Może Adrianek oprowadzi nas tutaj po instalacji, bo troszeczkę bardziej to rozkminił. Dom, w którym się znajdujemy, to jest powierzchnia ogrzewana około 270 metrów, może nawet mniej. Trzy kondygnacje w sumie ogrzewane. Dom, który jest wybudowany, a nawet nie wiem z czego do końca wybudowany. Mamy tu na pewno ocieplenie około 10 cm, w zależności gdzie, na której ścianie. Dodatkowo ocieplenie od góry jest pianą PUR. Gdzieś około chyba 20-25 cm, wyizolowana podłoga, jeżeli chodzi o odnośnie piwnicy. I piwnicy nie będziemy tutaj ogrzewali. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na ciepło, jakie tutaj wychodziło dla tego budynku, to powiem tak szczerze, wsadziłbym tu jedną pompę ciepła z Panasonica T-Cupa 12 i spokojnie by to wystarczyło. No, ale jest co jest, czyli mamy dwie pompy z Wismana 16 w tandemie. Popatrzyłem troszeczkę na karty charakterystyki, jak to wygląda, jeżeli chodzi o moc generowaną względem temperatury zewnętrznej. I wyszło mi tylko tyle, że spokojnie tutaj dla zapotrzebowania około 12, 13 do 15 kW, bo w zależności z jakiego przelicznika będziemy patrzyli na ten budynek. Niestety nie mamy prostego przelicznika z opału, ponieważ my nie mamy tutaj, nie doczekaliśmy tutaj czasów, gdzie na pełny etat chodził na przykład ten kocioł olejowy albo był tu kocioł węglowy. Podpieraliśmy się trochę ciepłem właściwym, podpieraliśmy się trochę różnymi innymi przelicznikami i stąd wychodziło od 12, powiedzmy do 15 kW zapotrzebowania na ciepło. T-Cup 12 spokojnie by tu wystarczył i ta pompa 1.16 też powinna tutaj wystarczyć. Co będziemy robić? Będziemy robić tyle, że docelowo ma zostać jedna pompa. Na chwilę obecną jeszcze zostaną dwie pompy podpięte, z tym, że jedna tylko będzie mogła działać na cele CO i CW, a druga będzie tylko na cele CO, jeżeli byłaby taka potrzeba. Myślę, że takiej potrzeby nie będzie i ta pompa do 2 lat, kiedy ten inwestor będzie potrzebował tą pompę, żeby włożyć ją do kolejnego budynku, to będzie stąd zdemontowana, ale na chwilę obecną, jeżeli jest taka możliwość, to sobie to zostawimy, a potem zakręcimy te zawory, ściągniemy czynnik, odkręcimy pompę, zdemontujemy i będzie ją można przenieść do innej lokalizacji. Adrianek, teraz może Ty, bo troszeczkę już tu rozkminiałeś więcej niż ja, a tu jest naprawdę duża gmatwanina, oprowadziłbyś nas po tej instalacji i co my tutaj w ogóle będziemy robić? Podoba Ci się? I bardzo mi się podoba. Coś nowego wreszcie. Coś nowego. A nie, czyli tylko te penefoniki. Koszulkę masz dzisiaj przynajmniej firmową, a nie jakieś tam. Dobrze, mógłbyś nam powiedzieć, co my tutaj mamy, bo serio, jest dość dużo, dość sporo i dość inaczej niż my to robimy na co dzień. No jest troszkę inaczej, jest trochę tego więcej. Mamy dwa źródła, tak. Mamy piec olejowy, mamy pompę.
dwie pompy. Dwie pompy. Mamy bufor, tak, podwójny, z wodą użytkową na górze. Szef sobie zażyczył, żebyśmy odpięli tą wodę użytkową, że będziemy grzeli tylko jeden bojler. Co należy powiedzieć? Plan był tutaj chyba taki, założenie przynajmniej było takie, że wstępnie ta woda, woda, która jest zimna z sieci, będzie wchodziła sobie do tego zbiornika dodatkowego w zbiorniku buforowym, będzie się ogrzewała i potem będzie następnie przekierowywana tutaj, będzie jakoś mieszana i tak dalej. I w zasobniku, który będzie ogrzewany przez pompę ciepła i przez solary, będzie dogrzewana. Co mogę powiedzieć? Z wrażeń klienta niestety to nie działało. I to jest, i na tym by należało po prostu to zakończyć te wszystkie rozważania. Drugie co? Ten bojler, który tutaj mamy, niestety jest to bojler, który nie jest dedykowany do pompy ciepła. I ten bojler, jego zasilanie i powrót przez wężownicę, bo jedna wężownica obsługuje nam solary i to rozwiązanie zostaje. Wkładam tutaj inny bojler, za chwilę Wam pokażę jaki. A drugą wężownicę obsługujemy przez, przez wodę, która jest w buforze. Jak myślisz, będzie to dobrze działać? Będzie działać bardzo dobrze. Czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że niestety nawet w lecie, jeżeli nie działałyby nam solary, albo byśmy mieli przez ileś dni pochmurnie, to żeby pompa ciepła grzała nam ciepłą wodę użytkową w tym układzie, w nienormalnym układzie, musimy zagrzać ten bufor 500 litrów do temperatury ile? 40 parę? 400 litrów bufor tu jest. No to 400 litrów. Ojejku, pomyli się o 100 litrów. Stop, co za różnica. Może 500 litrów to wiesz, to jest razem z tym, z tą częścią na ciepłą wodę użytkową. No i musimy niestety nawet w powiedzmy na wiosnę, czy jak chcemy grzać tylko ciepłą wodę użytkową, musimy zagrzać ten bufor do wyższej temperatury, żeby to wszystko mogło działać i żeby stąd mogła popłynąć woda na wężownicę o takiej temperaturze, która pozwoliłaby podgrzać następnie przez wężownicę ten bojler. Więc sytuacja jest dość skomplikowana. Rozkminiłeś te pompki? Tak. Jak one tutaj są? Ta pompka jest do podmieszania, czyli mieszania między tym bojlerem a tym, a to jest po prostu zwykła cyrkulacja. Ale znowu z głosu inwestora, który ma podpięte tutaj do tego przez jakiś fibarosz, przez coś innego, jakiś licznik energii, wyszło, że niestety, ale tutaj ta pompka nie działa, ponieważ jest użycie przez 5 lat, w okresie 5 lat, bo to jest taka stara instalacja, to jest gdzieś około 7 W. Następne rozkminianie. Co tutaj jest, panie Adrianie, zrobione? Dlaczego tutaj jest w ogóle tyle pompy? Bufor jest jako sprzęgło hydrauliczne, więc sobie wchodzi z pompy tutaj i teraz ta rura, która już wychodzi nam na ogrzewanie budynku, nie wiem czemu, a może szef powie, ale jest zrobione tak, że jest dane to przez mieszacz, gdzie mamy już parametr określony przez pompę, więc jest dany mieszacz. Ja myślę, że to, wiesz dlaczego to tak było? Było to dlatego, czy kocioł też jest podłączony do bufora? Tutaj, tak. Był tutaj w układzie, nie wiem czy to jest za czasów pompy ciepła, był jeszcze kominek. Może było tak, że bufor miał być zagrzany do danej temperatury i ewentualnie wtedy ten mieszacz regulował nam parametr wyjściowy. Myślę, szefie, że masz rację, to był po prostu za krótki czas zastanowienia się. Tłumaczmy się. Ale jest dużo tego, tak? No, ta pompka jest już od tutaj kotła, piecyka olejowego. Dobra, ale bo tłumaczyłeś też, że to są dwie osobne pompki, jedna tak, jest na CO. Jedna jest na boiler, na grzanie wody użytkowej, a druga jest na grzanie centralnego ogrzewania. I to tak nam zostaje. I ta jest na grzanie centralnego ogrzewania, tak, to nam zostaje powiedzmy tak, tylko musimy sobie troszkę tu przerobić, bo jak grzejemy pompą boiler, to jak już szef tutaj, najlepszy szef na świecie wspomniał, grzejemy i bufor, i boiler. Więc musimy sobie troszkę to poprzerabiać, zasilanie od pompy bezpośrednio połączyć na zasilanie z bojlerem docelowym, który będzie i musimy sobie tutaj wyrzucić od pompki zasilanie, musimy sobie też przerobić, żeby sobie grzać też i bojler i budynek. Jak ty mądrze gadasz, to teraz jak tak mądrze gadasz, to wytłumacz nam co to jest. To? I dlaczego? A to już nie będę się tak głęboko... Nie będziesz się tak głęboko... Zawór odcinający. Nie, mamy tutaj zawór jakiś odcinający, czy zawór przełączający i on jest skojarzony z tym kotłem, czy jak to jest? Czy on jest...
Jak to jest? No co, nie wyznajesz ty? Taki hydraulik z ciebie? W jaki sposób mam to użyć, ubrać słowa? Niestety. Generalnie, żeby zakończyć, co my tutaj w ogóle mamy jeszcze? Generalnie trzeba to przerobić, szefie, troszkę inaczej. No, tak? Żeby zakończyć wam ten przydługawy wstęp, to muszę powiedzieć tyle, że mamy na chwilę obecną tutaj grzejniki. Grzejniki, które w sumie nie są jakoś, że tak powiem, niedowymiarowane do pompy ciepła, ale inwestor w niedługim czasie będzie wszystkie grzejniki wymieniać na grzejniki takie z regulusa, wyposażone dodatkowo w wentylator. I są one ponoć dobrane tak, że nawet przy minus 20 wystarczy puścić na nie parametr dla podłogówki rzędu 35 czy 38 stopni i to ma zagrzać pomieszczenie do temperatury 21 czy 22 stopni. Tak to mniej więcej tutaj wygląda. A jeżeli chodzi o te plany i marzenia, które tutaj widzicie, jest tego po prostu dużo. Jest tego zbyt wiele, więc następować będzie redukcja. Nie wyrzucamy stąd tego bufora, ponieważ zostawiamy jeszcze tutaj kocioł, ponieważ ten bufor jest z drugiej strony nabytkiem, który jest dość świeży. No i ileś trzeba było za niego wydać i za bufor inny, na przykład 140-litrowy, też ileś trzeba by było wydać. A to już tutaj stoi, jest podłączone. No i znowu trzeba było, żeby to przerobić na coś innego, trzeba by było ileś pracy, a ileś pracy to jest ileś kasy, ileś materiału i tak dalej. I w ogóle, i w szczególe. Więc teraz należy spuścić wodę za pomocą tego oto wężowiska z bufora, stałej instalacji CO, z boilera, zakasać rękawy, które już są bardzo podwinięte. I cała naprzód. Au? Au. Coś chciałeś dodać, bo tej jakaś była bardzo duża rozkmina. Nie chciałem dodać. Chciałeś na pewno dodać. Nie interesuje mnie to. Dlaczego? Właśnie. Chciałeś powiedzieć. Dobra, to wszystkim powiemy co, tyle. Co? No mów o tym, no co ci gadałem. A że... myślisz, że ja pamiętam, co ty mi gadałeś. Dla mnie to było, wiesz co? W tym, że na czym się ten, po co jest tu ten mieszacz, bo ty żeś zaczął coś mieszać, że piecyk tutaj nam grzeje wyższą temperaturę, dlatego jest mieszacz, ale tak nie jest. Bo to idzie bezpośrednio z instalacji. I tak samo piecyk wrzuca nam bezpośrednio na instalację i to, przepraszam, nie idzie bezpośrednio z instalacji, tylko to nam wybiera z bufora, a piecyk nam nie wrzuca na bufor, tylko tak bezpośrednio samo bezpośrednio ładuje na instalację. Czyli jest super. Jest dobrze. Dwa światy. Siedem grzechów. Tak. I flaszka. Dokładnie. Jest. Więc dlatego wyrzucamy ten mieszacz, bo jest on tutaj totalnie, ale totalnie błędny. Jeszcze zastanawialiśmy się, czy pompa z Wismana nie steruje w odniesieniu do na przykład temperatury powietrza właśnie na przykład pracą tego mieszacza. Ale tutaj inwestor powiedział, że nic oprócz krzywej grzewczej nie mamy, więc ten mieszacz po prostu ląduje. Ląduje w koszu? Nie, będziemy go wyrzucać. Zregenerujemy klienta. Pójdzie do pana Sonika. Recycling. No, tak mniej więcej to jest, więc to jest pierwsza rzecz, którą będziemy tutaj usuwać z instalacji. A jak to będzie wyglądać na końcu, to na pewno zrobię wam takie zestawienie, jak to wyglądało przed i jak ta instalacja została uproszczona i wygląda po. Dla potomnych, jak to wygląda? Nic się nie odbywało, brak bufora. Więc można naprawdę skomplikować sobie życie? Czemu by nie? Ile jest rur? Ile jest zasilań i powrotów? Niech ktoś policzy i pisze w komentarzach. Ja myślę, że to jest 37,51. Czyli ten zawór... Zawór odcinający na zasilaniu. Jest tak, podłączony brązowy, tutaj. Tu, brązowy czwórka. Razem z czarnym pięty. Neutral i uziom do listwy. I dziękuję, do widzenia. Wypinamy. I uziom. Kochani, lecimy sobie z dniem drugim. Tak. Mamy dzień drugi. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Ande. Jakby to kochacie, ja wiem. Chciałem wam pokazać, co się tutaj zmieniło. Zmieniło się i dużo. Dużo niepotrzebnej i potrzebnej komuś roboty. I w sumie mało. Dlaczego? Dlatego, że wygląda to tak, że dwie pompy jak wisiały, tak, wiszą. Troszeczkę tutaj uporządkowaliśmy, jeżeli chodzi o kwestię jakiegoś okablowania. Uzupełniliśmy ciśnienie w naczyniu
tak, żeby pracowało ono na ciśnieniu 1,5 bara. Zrobiliśmy dopust wody, jak widzicie, z zaworem antyskażeniowym prosto z wodociągu. Dlaczego tak? Był tutaj przedtem zrobiony dopust wody, ale niestety był on za stacją uzdatniania, za solniczką, więc takiej wody nie napuszczamy. Żeby napuścić wodę, to musieliśmy niestety wykonać sobie nowe przyłącze. Z tej strony bufora praktycznie nic nam się nie zmieniło, niezauważalnie. Na górze zniknęła ta cała rurologia, która tutaj była, zniknęło naczynie przeponowe. No i teraz nic tutaj nie mamy. Jedynie co, to te dwie rury, które tutaj, trzy rury wychodziły do góry. Zostały, jedna rura została w ogóle zlikwidowana, jak możecie zauważyć. To była ta rura od podmieszania między jednym a drugim zbiornikiem. Wstępnie zimna woda z wodociągu plus ta, która już leciała jako woda wstępnie podgrzana przez ten zasobnik. Zostało to tutaj połączone. No i teraz leci to sobie jako zimna woda do bojlera. Żeby Wam bojlerek pokazać, to wygląda on tak. Troszeczkę nastąpiła jego relokacja. Dlaczego? Ponieważ centrum sterowania wszechświatem, które przedtem było nad bojlerem, no nie możemy tego przestawić. Bojler jest wyższy, no ale nic to nie przeszkadza, żeby ten bojler tutaj stał, bo jest to pomieszczenie typowo techniczne. Jak widać, jest to dalej kotłownia. Co tutaj wleciało? Wleciał tutaj bojler, niejednokrotnie już przez nas pokazywany na filmach. Bojler z Akaluxa. Mamy tutaj trzy wężownice. Dlaczego taki? Ponieważ po złączeniu dwóch wężownic mamy możliwość podłączenia, tak jak tutaj widzicie, pompy ciepła i mamy odpowiednią powierzchnię wymiany. Tutaj mamy to połączenie. No i pod jedną wężownicę dolną mamy podłączoną, największą, która tutaj jest, mamy podłączone solary. Oczywiście zostały one napełnione glikolem, odpowietrzone i tak dalej. No i montując taki bojler, mamy możliwość grzania zarówno solarami, jak i pompą ciepła. Powiem Wam tak, z tego ani ja, ani Adrian nie jesteśmy dumni, ale trzeba było się dostosować do tego, do tych kabli wszystkich, które tutaj są, i można się zastanowić, po co tyle tego, po to tyle tego, że mamy jakiś moduł rozszerzeń sterujący właśnie tą grupą solarną, komunikujący się z pompą ciepła, i z pompy ciepła jesteście w stanie wyzwolić na przykład test, uruchomić pompkę obiegową, więc trochę czujników jest stąd, trochę czujników jest, jeden czujnik jest od pompy ciepła, jeszcze jeden albo dwa czujniki są od tego kotła, plus do tego jakieś chyba dodatkowe czujniki od inteligentnego domu czy czegoś takiego, no i robi się coś takiego. Niestety kable były pouciągane, ten bojler stał tutaj. Żeby to doprowadzić do takiego stanu, jak bym chciałem, no to trzeba było wszystko żnąć po prostu, wyciąć, ale tak jak mówię, nie przeszkadza pomieszczenie techniczne, więc niech tak sobie będzie. Co się dało wedle, że tak powiem, dobrych standardów zrobić? To zostało zrobione wedle dobrych standardów, żeby wszystkie kąty i tak dalej były zachowane, a niestety takie rzeczy niestety zostały takie, jakie są. I kochani, mniej więcej tak to tutaj wygląda. Jeszcze nie pokazałem Wam tej części, co się tutaj zmieniło za mną. Za mną zmieniło się tyle, że przedtem był tu mieszacz. W tej instalacji, gdzie mamy typowo pompę ciepła i powiedzmy, że ona będzie grzała, awaryjnie jest kocioł, ale kocioł i tak był podłączony w taki sposób, że nie zrzucał nam ciepła do bufora, tylko walił bezpośrednio na instalację. Ten mieszacz po prostu jest niepotrzebny, więc troszeczkę inaczej jest sterowana teraz pompka, bo przedtem ona była podpięta w inne miejsce na płycie sterującej, jako do drugiego obiegu, do obiegu z mieszaczem, teraz jest jako do obiegu pierwszego. No, wypadł nam mieszacz. Co jeszcze? Został zastąpiony, troszeczkę tutaj ta instalacja wygląda inaczej. Przedtem był tu jakiś zabór i ta woda była przekierowana do bufora. Jak możecie zauważyć, w buforze teraz są jeden i drugi korek.
ponieważ już z tych wylotów do bufora nie korzystamy. Został założony tutaj zabór zwrotny, ponieważ możemy chcieć grzać pompami ciepła, albo możemy, czy tam pompą ciepła, albo możemy chcieć grzać kotłem olejowym. Ma się to wszystko dziać automatycznie, że wyłączamy jedno urządzenie, załączamy drugie urządzenie, uruchamy się albo jedna, albo druga pompka i ma to działać, więc tak to zostało zrobione, zostało uproszczone. Jeszcze została, tego tutaj nie widać, bo znikło to w tym gąszczu, ponieważ jedna rura właśnie szła gdzieś mniej więcej w to miejsce, druga rura szła gdzieś mniej więcej od tego, od gałęzienia, i był to powrót z instalacji. Więc widać czy nie widać? Możecie to napisać w komentarzach, kochani. Myślę, że specjalnego testu głośności agregatu to nie będę wam robił, jak chodzi 16. Już jestem troszeczkę zmęczony, do domu jeszcze kawałek, więc żegnam się z wami. Piszcie w komentarzach, czy było fajnie, czy było niefajnie, czy jednak warto by było jeszcze dołożyć kolejną 16 do takiej instalacji, a nóż widelec, może coś innego jeszcze więcej trzeba by było tutaj grzać. Do zobaczenia, do następnego, cześć.